Powiedz przede wszystkim, jak odbierasz te nowe metody treningowe wprowadzone przez trenera Pawlaka? Trenujemy dosyć mocno, intensywnie, zdecydowanie więcej biegamy, co powinno się przełożyć na mecz. Ostatnie sparingi pokazują, że możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość, nasze morale poszły w górę i rzeczywiście według mnie tylko ciężką pracą możemy osiągnąć coś. Myślę, że każdy ma swoje cele tutaj, przychodząc do klubu, wytyczone. Walczymy o utrzymanie dla Warty, a takie treningi są nam potrzebne. Mam nadzieję, że mecz potwierdzi naszą ciężką pracę, bo wtedy ludzie to zobaczą i docenią. Jak ty jako jeden z obrońców odbierasz tą zapowiedź trenera, że w związku z tym, że wiele klubów, wiele drużyn gra jednym napastnikiem, niewykluczone, że my w niektórych meczach będziemy grali trójką z tyłu? Ja uważam, że jest to ciekawe rozwiązanie i fajnie, że trener tutaj szuka nowych koncepcji. Myślę, że ustawienie powinno być takie, by to nam się łatwiej grało. Jeżeli przeciwnik przyjeżdża jednym napastnikiem, to rzeczywiście nie mamy obaw, żeby grać trzema obrońcami. Przecież powinniśmy sobie poradzić. Tylko, że cały zespół musi wiedzieć dokładnie, co robić w danym momencie i w danym sektorze na boisku, żeby to miało ręce i nogi. Na razie pracujemy nad tym, ale uważam, że jeszcze musimy przebyć parę treningów z całym zespołem czysto taktycznych, by uniknąć takich akcji, jakie miało zespół tutaj trzecioligowy bodajże w drugiej połowie, bo było groźnie, a żeby grać z tym ustawieniem, to trzeba niwelować te błędy, ale jak najbardziej uważam, że nie powinniśmy się bać tego ustawienia, tylko przeciwnik się powinien obawiać, bo wtedy mamy więcej zawodników z przodu i akcje są bardziej zwięzłe. Ten ostatni tydzień, wliczając to także wczorajszy sparing z drużyną z Białorusi, pokazuje, że potraficie strzelać bramki. Na pewno te mecze mogły podbudować wasze morale. Czy myślisz, że to będzie także ważne w perspektywie tego sobotniego spotkania z Olimpią? Uważam, że tak. Tutaj Olimpia ma dosyć silny zespół. Motorycznie bardzo dobrze wyglądają i myślę, że Białorusini na pewno im nie odbiegali. Był to zespół, który przyjechał prosto z obozu, przygotowany, dobrze zdyscyplinowany i ciężko było nam zrobić akcję. Zagraliśmy czwórką obrońców z tyłu, naszym jak gdyby poprzednim ustawieniem, ale były roszady i fajnie to wyglądało. Wydaje mi się, że w mecz weszliśmy dobrze i to był decydujący moment dla nas. Każdy uwierzył w swoje możliwości, no i o to właśnie chodziło, żebyśmy nabrali pewności siebie i żebyśmy odnieśli zwycięstwo. Na pewno w sobotę kibice mogą się spodziewać po was walki. Jak ty zachęciłbyś fanów Warty, żeby pojawili się w sobotę na naszym meczu? No ja uważam, że umiejętności może nam brakować, każdemu, ale że walki i zaangażowania na pewno nie. I to jest przede wszystkim dla mnie aspekt, dla którego kibice powinni przyjść i nas doceniać, zobaczyć jak to wygląda, bo robimy co w naszej mocy. Mamy młody zespół i staramy się ze wszystkich sił pokazać tutaj w Poznaniu, że poza Lechem jest jeszcze Warta i warto na nią przychodzić.